Słuchajcie, Jarek tutaj przy MT-10 wprowadza modyfikację, jakiś patent warty pokazania. Ale się śmieje, to ja nie wiem właśnie, co ma to wybuchnąć teraz, czy co? Odejdź stamtąd. On mam odejść? No już. Siema Jarek. O słuchaj, to nawet nie zrobimy porównanie wydechów, nie? Kurczę, wiesz co, to może chociaż twój odpalimy, posłuchamy tego akrapa po tych modyfikacjach. W ogóle dużo pieniędzy tu jest włożone, nie? 10 tysięcy za wydech, tak? Tak. Za ten, za ominięcie katalizatora, tak? Tak. No. Plus do tego dodatki różne, różniste. Tego typu tutaj co, cała ta, ten bok doszedł, tak? Cały. Tutaj razem z kierunkowskazami, tutaj ta lampa z kierunkowskazami. A to co to jest? Zwykłam do kufru, wiesz? Wkładam tu pyk, mogę sobie takie, wiesz, tu na siedzenie kuferki. No ładne, kurczę, Yamaha wszystko. I błotnik też. Też. Lampa też robi robotę. To w sumie tych dodatków to jakie to pieniądze wyszło? Nie pamiętasz? Nie liczyłem. Nie liczyłeś już? Nie, no do motocykla to nie, to się już nie pamięta, nie? Ile się włożyło. Ja pamiętam moją tą Hondę. Wiesz co, ciężko określić, ale grubo ponad 10 tysięcy, nie? Grubo. Między 13 a 16. I w sumie stary motocykl, nie? A powiedz, a jakie spalanie MTK? Spokojne spalanie jest to między 6 a 8 litrów. Spokojnej jazdy? Spokojnej jazdy, tak. Spokojnej. A tak jak na kole na przykład? Nawet i 12 potrafi. O, ktoś śrubkę zgubił. 12. Odpalisz? Szkoda, że nie zrobimy porównania. Fajerka odmówiła posłuszeństwa. Zaraz będzie ta chwila. Halo. Halo. Poczekaj. No. O, zajebiście. To weźmiesz trochę paliwa? Dobra, okej. No, na razie.
awaria. Awaria. Czechowa ulica. O, ten już szaleje. Jazda na kole w wykonaniu Jarka. Bleku wcześniej, no ale nie było nagrane oczywiście, jedynie z kamery Jarka, no ale może mi prześle materiał jakiś. No jednego piona miałem, no się wystraszyłem strasznie. Jarek, jazda na kole. Ale poszedł. A ty tak umisz? Nie. Nie. Ale bym chciał. Ale by chciała. Mamo, tylko kiera. Szykuje się, szykuje się. Staje dęba. Który lepiej idzie, mój czy Jarka? No pewnie, że Jarka. Kurde, ale... Moja żona by powiedziała, że mój. Ale tak szczerze powiedz teraz. No pewnie, że Yamaha. Honda. Nie, MT-10. Kurde. Leci. Dobrze idzie, nie? Tak, dokładnie. Śmigają. Fajnie, nie? Siema. Ale powiem ci, że jak... No wystraszyłem się ten pierwszy raz, nie? A potem to tak ciągle mi się chciało na to koło, nie? A już jeden taki moment miałem, że tak nawet w miarę długo. Szkoda, że na tych ścigaczach... Tutaj? Na ulicy lepiej? Ale trochę mi bujało też tym moim. Ale dlaczego mi bujało? Tego nie wiem. Teraz jak już się dosiadł, to kurde, teraz to nie przestanie. Mój wychodzi, bo bez mnie jeździ. Teraz wiemy czemu. No tak, no z pasażerem lepiej jest. No. Ja to ci sam powiem. Daje radę, ostro. To tak już jest, jak już ktoś raz na kole spróbuje, to już stracony jest. A jak jeszcze się nie wystraszy, mu się to spodoba, moja. Słuchajcie, Jarek tutaj przy MT-10 wprowadza modyfikację, jakiś patent warty pokazania, ale się śmieje, to ja nie wiem właśnie, co ma to wybuchnąć teraz, czy co? Odejdź stamtąd. A mam odejść? No już wystarczy. Zaraz wystrzelisz. Kurde. A to jest chłodzenie opony, domyślam tak, się. To taki wachlarz, wiesz? No ja wiem, wachlarz zrobiłeś. Fajna modyfikacja, kurde, ci powiem. Zawsze
No. Tak Jarek robi. No, to wiesz, jest upał, nie? A ty tak, tylko tak. Dodatkowe no. Chłodzenie opony, nie? Wentylacja taka, nie? Ty to jesteś pomysłowy jednak, do kurde. Do drugiej nocy siedział dziś. Jaki koszt takiego cuda? O, jeszcze nie obliczyłem. Ale sam robiłeś? Sam. Sam? A co do tego potrzeba? Silniczek i troszkę blaszki i pomysł. A to musi być na zawiasie, nie? No, nie, to nie jest na zawiasie, to jest na śrubie. No uchwyt. Uchwyt normalnie skręcany tu tak, jest. Tak, a zrób jeszcze raz. Fajnie, a, ale jaka, zrobimy, jaka chłodna. Jaka chłodna. Łe tam. Nie no, tak to tak. Zimą to ci nie będzie potrzebne, ale to latem. Jest chłodniej. Nie no, to jest normalnie. Robi robotę. Efektowne to jest po prostu. Taki wiesz, bajerek, nie? Tu na kole, tu kurde, chłodzenie opony. Wszystko razem. No, coś jeszcze będziesz kombinował? No, jeszcze. Pewnie tak. A co? Jakieś pomysły ci tak przyjdą, jak ty masz to. Masz niespodzianki, to my również mamy. To realizujesz? Tak. Nie no. Coś pięknego. Słuchajcie, jeszcze taki. Troszkę ochłodzę, bo jest. Jeszcze trochę ochłodź. Czyli słuchajcie, no idzie samemu coś wykombinować, nie? Potrzebnego. Żeby po prostu. Wiecie, a to jeszcze oszczędzasz gumę. Wiesz jakie to są, to na pewno wiesz. Koszty, nie? Koszty. No. Kurczę, no jest coś pięknego. Tylko uważaj, akumulatora nie wyczerp. Bo Tomek. Ty mi nie pomożesz. Ja ci nie pomogę. Ty, ale ta fajerka, ta moja, to też taka kurde, taka widać, taka galanta jest, nie? Taka, taki potworek, kurde. No. Tylko, że nie chodzi. To zepsułeś. Standard. Standard. To dzięki. Dzięki Jarek, że pokazałeś tą modyfikację. No a powiedz te koszty tego. Naprawdę nie wiem. Nie wiesz jeszcze. No ale w 1000 się zmieścisz? Nie. Ile? 200? 300? No mocowanie tablicy, żebyś miał zamykane ręcznie, no, nie? To też mam, no. I wtedy taki ten mechanizm, to 300-400 zł. 300-400. Coś pięknego. Czyli wentylowana opona w MTK-u. Elo.